Cześć! Na pewno pamiętacie nasze propozycje programowe. Rok regionów, naszą trasę, czas na partnerstwo, czy najstarszą, ale bardzo innowacyjną w tamtym czasie harcerską sieciową grę strategiczną. Na pewno kojarzycie Raj Grunwaldzki. Największy harcerski rajd ostatnich lat, który współtworzyliśmy od samego początku, aż po tegoroczną, ostatnią jego edycję. Teraz wracamy z czymś nowym, z Ligą Odkrywców i zapraszamy Was do fantastycznej przygody z pogranicza turystyki alternatywnej, eksploracji i ochrony dziedzictwa kulturowego. Motorem napędowym tego pomysłu jest przekonanie, że jeszcze nie cały świat został dokładnie zbadany. A na współczesnych mapach tylko na pierwszy rzut oka nie można już znaleźć białych plam. Tak naprawdę każdego roku sensacyjne odkrycia stają się udziałem naukowców, ale także amatorów. I nie trzeba jechać na drugą półkulę, żeby poczuć się jak Indiana Jones. Prawdziwe skarby, historie nadające się na fabuły filmów przygodowych i nierozwiązane dotąd zagadki czekają na nas w każdej gminie. Tajemniczość starych map i pamiętników, precyzja nowoczesnych technologii, potencjał nowych mediów – to wszystko oferuje nam Liga Odkrywców, dzięki której dowiecie się, jak robić to rzeczowo i ciekawie, a także legalnie i właściwie bezkosztowo. Liga Odkrywców to przede wszystkim propozycja programowa. Zestaw starannie opracowanych i dobranych działań, które możesz realizować wraz ze swoją drużyną, gromadą czy kręgiem. To także możliwość korzystania z porad doświadczonych instruktorów, wymiany pomysłów z innymi drużynami, a także oferta specjalistycznych szkoleń przygotowanych przez ekspertów z różnych dziedzin w ramach warsztatów Drużyna Pro. Skrót Pro, jako programowy ruch odkrywców, to taka nasza najkrótsza deklaracja ideowa. Chcemy działać coraz lepiej i coraz ciekawiej. Chętni będą mogli spotkać się również na wakacyjnym rajdzie odkrywców, gdzie razem będziemy rozwiązywać fascynujące zagadki, a także testować nowe rozwiązania i pomysły. Zasady są proste. Do wyboru mamy 10 zadań, między innymi tworzenie questów, zakładanie i serwisowanie skrzynek geocachingowych, współtworzenie crowdsourcingowego serwisu internetowego Otwarte Zabytki, tworzenie audio i wideo przewodników po ciekawych miejscach, wykonywanie fotografii dla rządowego portalu e-zabytek, patrolowanie stanowisk archeologicznych, tropienie nielegalnego handlu zabytkami w internecie, udział w Europejskich Dniach Dziedzictwa oraz poszukiwanie i ożywianie legend miejskich. Wybieramy spośród nich te, które nas najbardziej interesują i wykonujemy je w ciągu roku. Przed zdobywcami kolejnych poziomów otwierają się nowe zadania dla zaawansowanych, m.in. udział w badaniach archeologicznych potokiem specjalistów czy przygotowanie certyfikowanego lokalnego przewodnika. Zapisy zaczynają się 14 lipca, a kończą 31 października. Szczegóły znajdziesz na odkrywcy.zhp.pl. Zaprogramuj się na odkrywanie. Bądź pro!